W waszym programie oferujecie pomoc specjalistów i myślę, że to bardzo by mi pomogło w tym, żeby poprawić swój wygląd, żeby się lepiej poczuł. W końcu syn będzie zadowolony, bo nie powie: mamo, nie ubieraj się tak, bo ci opona wystaje. Myślę, że dużo schudłam, bo ważyłam tam 114 kg po ciąży, teraz ważę 84. Biegałam 3 dni, jak czułam, że coś mnie boli, to dziękuję. Koniec biegania. Chciałabym zobaczyć się w pełnym makijażu na przykład, jakieś fajnie zrobione włosy powiedzmy. Może tak niekoniecznie całą resztę, ale o, twarz chciałabym zobaczyć w profesjonalnym makijażu. Waga mi powolutku, co kilogram, co półtora spada co tydzień, także jestem naprawdę zadowolona. W końcu coś dla siebie, żeby się lepiej czuć, bo już i bóle kręgosłupa miałam i schudłam te nawet te 3,5 kilo, ale ustąpiły nawet te bóle, nie? Przede wszystkim nabrać mniej tuszy i takiej bardziej no, pewności siebie. Oczekuję zdrowsze siebie, oczekuję widzenia w lustrze szczupłejsze siebie. Na pewno troszeczkę zgubić tego tłuszczu, tam mam za dużo, ale to nawet nie tłuszcz, bo on jeszcze nie przeszkadza, najbardziej to brzuch, tak, nie? Tak, żeby ubrać taką sukienkę, na przykład 40 rozmiar i bym się dobrze czuła, buty na obcasie, jakaś fajna fryzura, może jakiś kolor ładny. Jeszcze jest sprawa taka, zdrowotna. To też już się zaczynają gdzieś tam bóle w plecu, bóle czegoś, a jednak mam tą trójkę, bym chciała jednak jak najdłużej ich wychować. Ogólnie jestem człowiekiem, który ma bardzo duże poczucie własnej wartości, z tym, że ostatnio tak troszeczkę jeszcze do tego siedzę w domu, więc tym bardziej i to na pewno bardzo zmieni moje poczucie wartości przede wszystkim. Będę się czuła atrakcyjniejsza, będę na pewno nie się wstydzić wśród ludzi. No, myślę, że już wysiłek na pewno będzie, ale będzie opłacalny. Na zmieni w moim życiu? No przede wszystkim da mi takie lepsze samopoczucie, psychiczne, fizyczne. No tu bardziej fizyczne, to znaczy, no chciałabym trochę jednak urnąć. Może dlatego będę się lepiej czuła. No po prostu zmieniłabym się, bym mogła poczuć się właśnie atrakcyjniejszą i dla siebie i wiadomo dla męża chciałabym. Także na pewno byłaby dla mnie bardzo ważna, bo okazji jeszcze nie miałam nigdy w życiu właśnie w takim czymś, dlatego to jest mój pierwszy raz. Przede wszystkim chciałabym się wyleczyć z kompleksów i poprawić samopoczucie przede wszystkim. Chciałabym się też wiadomo podobać, tak? No i po prostu poczuć się lepiej przede wszystkim. Tak w sumie strasznie się czuję, mam tyle ciuszków takich, jak byłam szczuplej, że oni tak trzymam i tak duże, bo tak mi szkoda i już chciałabym się tak poczuć, taka właśnie, i jeszcze teraz miałam 30 lat właśnie teraz i tak mówię, na tą 30 będę miała wagę swoją wymarzoną i niestety mam tą 30, a wagi swojej nie mam. Nigdy nie byłam jakimś chudziecem, także to nie byłaby jakiś ogrom, ale jak spojrzałam na tą kartkę, ile waga pokazałam, to przynajmniej 20 kg. Może bardziej będę odważniejsza do ludzi, do wszystkiego, samopoczucie dla siebie, że nie będę taka załamana. Przede wszystkim swój wygląd, żeby przede wszystkim dla zdrowia zrobić coś dla siebie.